Alicante, hiszpański kurort nad Morzem Śródziemnym. Raz na 3 lata ten piękny port staje się areną niezwykłego wydarzenia. Stąd właśnie startują największe załogowe regaty dookoła świata. Volvo Ocean Race. Najlepsze żeglarskie załogi świata w morderczym wyścigu poza ludzkie możliwości. Przez 4 oceany. Wiatr, woda, życie na krawędzi. Na start regat do Alicante przybyli żeglarze z całego świata, także z Polski. Panie kapitanie, pan ściga się w regatach dookoła świata, ale te regaty są zupełnie szczególne. Dlaczego? Najlepsi żeglarze tutaj tak naprawdę startują. Mamy teraz 7 łódek, które bierze udział w tych regatach. Każda łódka ma jakąś flagę państwową, ale na każdym jachcie jest multi-międzynarodowa załoga. To są największe regaty oceaniczne, najbardziej popularne, prestiżowe. No nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć, to same naj. Ale start regat w Alicante to coś więcej niż żeglarstwo. Nie może też na starcie zabraknąć samochodów. Tutaj taka ciekawa historia. Na początku istniała marki Volvo w latach 20. Pierwsze auta były wyposażone w silniki łodzi. I do dzisiaj istnieje taki oddział siostrzany naszej firmy, która produkuje tylko i wyłącznie silniki do łodzi. Dzisiaj już te nasze silniki w samochodach nie mają nic wspólnego z łodziami, ale nadal mają wiele wspólnego z żeglarstwem. Jak co 3 lata mamy serię samochodów, która w specjalny sposób celebruje te wielkie regaty. Ma mnóstwo takich żeglarskich dodatków, typu mapy, specjalne malowanie czy tapiterka z żeglarskim szwem. Jednak bohaterami dnia są żeglarki i żeglarze startujący w regatach. Po raz pierwszy w 40-letniej historii regat startuje całkowicie żeńska załoga, a w niej Australijka, wnuczka polskich emigrantów Sophie Ciszek. For me to sail around the world has been my lifelong dream. I come from a big family of sailors. It's just something that I've always wanted to do and it. It's the biggest thing in my life at the moment and it's gonna be a dream come true. Sophie, Zosiu, good luck. Thank you. Przed żeńską załogą, tak jak przed pozostałymi załogami, prawdziwe wyzwanie. Prawie 40 tysięcy mil morskich do pokonania w 8 etapach. Ponad 8 miesięcy zmagań. Sportowych, ludzkich, osobistych. Ale wszyscy, którzy dopłyną do mety, przejdą do historii światowego żeglarstwa. Kiedy, pana zdaniem, wrócimy do tych pięknych tradycji polskiego żeglarstwa? Przecież w pierwszych regatach, które wtedy nazywały się White Bread, to było 40 lat temu, wystartowały dwie polskie jednostki, Copernicus i Otago. Poprawia się cała sytuacja w polskim żeglarstwie. Mi się wydaje, że już niebawem na pewno ktoś dobrą pracę wykona, żeby właśnie Polska była obecna w tych regatach. To pana marzenie, żeby poprowadzić taki polski jacht w takich regatach? Oczywiście, no każdy żeglarz w Polsce na pewno ma jakieś marzenia, a to jest na pewno jedno z tych marzeń. Wystartowali najlepsze żeglarki i żeglarze w regatach dookoła świata. Przed nimi Kapsztad, a potem Abu Dhabi, Sanya i tak aż do Göteborga. Regaty zakończą się w przyszłym roku w czerwcu i to znowu będzie okazja do spotkań tych, którzy przede wszystkim kochają żagle.